Rzecz się działa w Nazarecie, o czym wszyscy dobrze wiecie. Z ksiąg natchnionych wiemy bowiem to, co dzisiaj wam opowiem. Pan Bóg wezwał Gabriela. Musisz, mój aniele, teraz udać się do Panny Świętej. W swej czystości niepojętej, choć z Józefem zaręczona, nie jest jeszcze poślubiona. Syna mego ludziom zrodzi, by ich z grzechów oswobodził. Prosta do niej wiedzie droga, w Palestynie twoja noga, niechaj zaraz szybko stanie. Oto dla niej jest posłanie. Anioł się pokłonił Bogu i już stoi u jej progu. Bo postanowiono w niebie, by zrodziła Zbawiciela. Oto moja misja szczera. Panna trochę przestraszona, tą wizytą zadziwiona. Słowem się nie odezwała, w duchu tylko rozważała, co znaczyły jego słowa. Jakże to się postawi, skoro mężeń ma dla mnie? Duch Ci Święty w tym pomoże. To, co poczniesz, będzie Boże. Bożą będzie miało siłę i dasz Mu Jezus Mu na imię. Bo dla Boga Najwyższego nic nie ma niemożliwego. Panna klękła na kolana. Niech się stanie wola Pana, ja Cię cicho zgadzam na nią. Wtedy odszedł od niej anioł. Nie uwierzył w takie dziwy i Maryję chciał oddalić, by w ten sposób ją ocalić. Anioł we śnie się ukazał i to wszystko mu odradzał. Wstał więc Józef odmieniony, poszedł szybko do swej żony, ucałował i przytulił. Wiesz, w tej nocy anioł mówił o dzieciątku i o sobie. Kłócić się nie będę z Bogiem, gdy ja sama dla ludzi. Lecz się jeszcze Józef trudził. Wyszło bowiem zarządzenie, żeby całe ludzkie plemię spisać i policzyć jawnie. I by poszło to dość sprawnie. Wtedy Józef z Galilei poszedł z żoną do Judei. Przecież był z Dawida rodu, poszukiwał więc sposobu, by w Betlejem znaleźć zbawienie. Na to Boże rozwiązanie. W tej mieścinie będę szczery, brak jest wolnej już kwatery. Wszystkie miejsca są zajęte. A tu ma się rodzić święte. Nie ma nawet i szpitala. Tylko szopa pozostała. I to w niej święta Maryja Syna Bogu urodziła. Just stop.
daleko, blisko łąki, gdzie są świerszcze i biedronki, pastuszkowie przebywali i swych owiec pilnowali. Nagle z nieba jasność wielka, znikła ciemność i to wszelka. Oto anioł się pokazał, który radość swą wyrażał tym cudownym narodzeniem. Wyrażał to święcenie. Wy pasterze się nie bójcie i jak kołki tu nie stójcie, tylko idźcie szybko tam, gdzie jest Jezus, Mesjasz, Pan. Przyszli, a tam jest rodzina, Józef, Jezus i Maryja. Wszystkim piękny pokłon dali, ludziom zaś rozpowiadali, co widzieli i przeżyli. Tacy ci pasterze byli. Thank you.